sąd rejonowy. Miejsce, w którym podczas II wojny światowej mieściło się więzienie gestapo. W tym oto miejscu Jędrusie przeprowadzi swoją największą akcję. A mówię tutaj o akcji odbicia mieckich więźniów. Na początku marca 1943 roku na terenie powiatów tarnobrzeskiego i mieleckiego rozpoczęła się wielka fala aresztowań. Byli to głównie działacze w tajnych konspiracjach. Byli to m.in. Zygmunt Szefera, inspektor Wojskowej Służby Ochrony Powstania w Tarnobrzegu, Kazimierz Krasoń, komendant obwodu Armii Krajowej w Tarnobrzegu, Franciszek Rutyna, dowódca 4. Kompanii Jędrusiów. Wszyscy aresztowani byli przewożeni do mieleckiego więzienia, gdzie byli przetrzymywani w złych warunkach oraz w brutalny sposób torturowani. Major Walerian Tomanowicz, komendant Inspektoratu Mielec Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, wydał rozkaz oficerowi dywersyjnemu obwodu Tarnobrzeg, porucznikowi Kazimierzowi Bogaczowi, o uderzenie na mieleckie więzienie. Na dowódcę odbicia więzienia wybór padł na Jana Mazura Stalowego. 11 marca Stalowy wraz ze swoim oddziałem przystąpił do pierwszej próby odbicia mieleckich więźniów. Rozbroił strażnika dzięki zaskoczeniu. W tej samej sztuczki sprawował z naczelnikiem, lecz ten niestety zdążył dobyć broni i doszło do strzelaniny. Niestety cała akcja zakończyła się fiaskiem, podczas której udało się uciec tylko jednemu więźniowi. Na szczęście Niemcy uznali to jako zamach na naczelnika, nie jako próbę odbicia więzienia. 25 marca odbyła się druga próba pod dowództwem Kazimierza Bogacza, ale akcja została przerwana z powodu braku informacji. Wtedy to zadanie zostało zlecone Jędrusiom. Oddział partyzancki Jędrusie działał na ziemi kieleckiej, a także na Podkarpaciu. Grupa obrabowała bańki oraz wykonywała kary śmierci na niemieckich agentach. Ich pierwszy dowódca, Władysław Jasiński, o pseudonimie Jędruś, zginął w styczniu podczas potyczki z Niemcami. Akcję odbicia więzienia zaplanowano na 29 marca. 29 marca niestety był dniem deszczowym. Jędrusi musieli opuścić swoją kwaterę w Woli Malkowskiej, a następnie przeprawić się przez Wisłę, gdzie dotarli do Niekurzy. Tam spotkali Franka Stale, który zaopatrzył ich w broń i w prowiant. Transport do Mielca odbył się na rowerach. Droga była bardzo trudna z powodu bagiennego podłoża. Po dotarciu na Złotniki Jędrusie zrobili postój. Mieli czekać na przybycie dowódcy Józefa Wiącka oraz Andrzeja Skowrońskiego, którzy razem dokonali zwiadu miasta. Jędrusie byli uzbrojeni w 3 ciężkie karabiny maszynowe, w skrzynię granatów, kilka paczek trotylu oraz parę karabinów. Kilka godzin przed akcją dowódca Jędrusiów przydzielał poszczególnym osobom konkretne zadania, po czym nałożyli na siebie mundury niemieckie i ruszyli w kierunku Mielca. Jędrusi po dojechaniu do Mielca ruszyli w kierunku więzienia, gdzie doszło do wymiany ognia. I tak właśnie rozpoczęła się akcja.
bramy został rzucony trotyl, dzięki czemu została ona otwarta i można było zacząć ratować więźniów. Nie wszyscy jednak chcieli uciec. Po uwolnieniu 180 więźniów można było zacząć ucieczkę. Jędrusie wzięli Kazimierza Krasonia oraz Zygmunta Szewerę ze sobą. Ucieczka odbyła się najpierw przez rynek, później ulicą Kilińskiego w stronę Wisłoki. Przy rzece czekał na nich Galar wraz z dwoma żołnierzami z tarnobrzeskiej dywersji Armii Krajowej. Załadowali na statek broń, rowery, kilku więźniów i ruszyli w stronę Wisły. Po dotarciu do Niekurzy, Jędrusie odpoczęli w miejscowych domach. Później udaje się do nowej kwatery w Tursku Wielkim. Niestety, kilka dni po odbiciu więzienia, otrzymali oni wiadomość o aresztowaniu rodzin wielu członków grupy Jędrusie. Uwolnienie mieckich więźniów można uznać jako jedną z największych akcji przeprowadzonych przez Jędrusiu, podczas której zostało uwolnionych 180 więźniów. Niestety, sukces tej akcji był okupiony utratą własnych rodzin. Ci żołnierza.